Hej, witajcie w 55. odcinku Video News. Dzisiaj opowiem Wam o najnowszej miniaturowej kamerce w kształcie sześcianu, kolejnych zwiastunach ciekawego ekskluzywa na PS4, plotkach na temat LG G4, nowej grze o Wiedźminie, petycji w sprawie ZX-u, a w ciekawostce dowiemy się, jakie smartfony najczęściej kupują Polacy. Zapraszam! Polaroid Cube to najmniejsza sportowa kamera Full HD na świecie. W niewielkim sześcianie o boku 34 mm umieszczono sensor, który pozwala na wykonywanie zdjęć 6 megapikseli oraz nagrywanie filmów 1080p z polem widzenia 124 stopnie. Kostka została wyposażona w magnes, który ułatwia jej mocowanie do różnych metalowych elementów. Dostępne są także akcesoria montażowe na kierownicę rowerową z gwintem do statywu, samoprzylepny uchwyt do kasku i z przyssawką do szyby, a nawet obudowa wodoszczelna. W przyszłości do zestawu ma dołączyć także m.in. elastyczny uchwyt manki, który pozwoli zaczepić kamerę na różnych elementach. Z racji, że urządzenie jest istotnie niewielkie i lekkie, na pewno przypadnie do gustu fanom kustownych gadżetów, a także tym, którzy potrzebują dyskretnej kamerki. Akcesoria dostępne są w cenach od 79 do 159 zł, a sama kamera kosztuje 459 zł. Do wyboru mamy trzy kolory: czarny, niebieski i czerwony. Pełna specyfikacja tego cacka znajduje się w rozwinięciu Video News odcinek 55. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy Wam o potencjalnym restarcie serii Call of Duty, jednak na razie nie znamy szczegółów. Premierę będzie miał za to dodatek do Advanced Warfare. Chodzi o rozszerzenie Havoc, które przyniesie 4 nowe mapy do rozgrywek wieloosobowym: Core, Urban, Side Shadow oraz Drift. Zgodnie z obietnicami będą one mocno zróżnicowane, dzięki temu zapewnią sporo zabawy. Poza tym udostępniony w końcu zostanie nowy tryb Exo Zombies, zrobiony na wzór kultowego już Nazi Zombies. Premiera dodatku już we wtorek 27 stycznia na Xboxach, natomiast wersje na inne platformy pojawią się kilka dni później. Przyszedł czas na kolejne plotki dotyczące flagowych smartfonów. Tym razem kilka słów na temat LG G4. Według najnowszych doniesień urządzenie ma być napędzane przez chipset Snapdragon 810, podobnie jak LG G Flex 2. Do dyspozycji oddanie zostanie oczywiście Google Android 5.0 Lollipop oraz standardowo 3 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o ekran, to najprawdopodobniej ujrzymy 5,3-calową jednostkę rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Być może znajdzie się także miejsce na rysik. Pojawić ma się również kamera 16 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Studio Ready at Dawn coraz częściej przypomina o The Order 1886, bowiem premiera nadchodzi wielkimi krokami. Ma to być jeden z najciekawszych ekskluzywów na PlayStation 4. W ubiegłym tygodniu opublikowano dwa nowe zwiastuny. Pierwszy ma za zadanie nakreślić fabułę, jaka będzie towarzyszyć graczom w trakcie zabawy, drugi zaś skupia się na poradach dotyczących sterowania. Premiera The Order 1886 już 20 lutego. ZX, czyli jedna z najbardziej zaśniedziałych organizacji przepełniona tak zwanymi leśnymi dziadkami, słusznie nie cieszy się zbyt dużym poparciem wśród obywateli. W związku z tym internauci podjęli próbę walki z tym okropnym mechanizmem. Wszystko za sprawą tego, iż ZX wymyślił sobie nowy podatek od urządzeń elektronicznych. Akcja nazywa się Nie płacę za pałace i niesie ze sobą zbieranie podpisów pod petycją przeciwko działaniom ZX-u. Jej pomysłodawcy planują zwrócić uwagę na kilka dość dziwnych elementów polityki ZX, ich wydatków, przychodów, a także siedziby. Ale nikt nie ukrywa, że przywołany podatek od smartfonów i tabletów jest punktem zapalnym. Twarzą akcji został jeden z niedoszłych poszkodowanych, fryzjer Marcin Węgrzynowski, który wygrał sprawę z ZX-em w sądzie. Link do petycji w opisie filmu i w tekstowym rozwinięciu tego odcinka. W Video News już dawno nie wspominaliśmy o Battlefield Hardline. Czas ten stan rzeczy zmienić. Właśnie zapowiedziano tryb Crosshair, który ma być najbardziej wymagającym z całej gry i powstał z myślą o graczach liczących na duże wyzwania. Rywalizacja toczyć ma się pomiędzy dwoma drużynami składającymi się z 5 graczy, co jak na Battlefielda jest dosyć nietypowe. Jedna ekipa to banda przestępców, a w skład drugiej wchodzić będą policjanci oraz eskortowany przez nich VIP. Trochę przypomina to Counter-Strike'a, prawda? VIP musi dotrzeć z punktu A do punktu B w określonym czasie, a każdy gracz ma tylko jedno życie. Co ciekawe, VIP ma być także uzbrojony. Premiera Battlefield Hardline zaplanowana jest na 19 marca. Gra pojawi się na PC oraz konsolach zarówno starej, jak i nowej generacji.
W ubiegłym tygodniu odbyła się premiera zapowiadanej przez nas gry mobilnej od studia CD Projekt Red, The Witcher Battle Arena. Jest to gra z gatunku MOBA, w której gracze będą rywalizować w trzyosobowych zespołach i zdobywać dane punkty na mapie. Do wyboru ma być 9 bohaterów, w tym m.in. Geralt czy Filipa Elliard. Gra trafiła na Androida i iOS-a, a już niedługo wyląduje na Windows Phone. O szczegółach na temat rozgrywki podczas PGA 2014 opowiadał nam jeden z twórców, Tadeusz Zieliński. Windows 10 nadchodzi i to nie tylko w wersji na PC, ale także na urządzenia mobilne. Łącznie z nim pojawia się koniec pewnej epoki, bowiem Microsoft zdecydował się zrezygnować z Internet Explorer i zastąpić go nową przeglądarką o nazwie Spartan. Cały projekt jest sporo niewiadomą, a wręcz tajemnicą. Jeżeli gigant z Redmond zdradza jakieś szczegóły, to raczej związane z desktopową wersją tego oprogramowania. W ubiegłym tygodniu jednak opublikowano pierwsze screeny prezentujące wygląd interfejsu Spartana na smartfonach. Jak widać, design jest płaski i maksymalnie uproszczony. Czy Spartan podoba Wam się bardziej niż poczciwy Internet Explorer? Piszcie w komentarzach. Serwis okazje.info opublikował bardzo ciekawy ranking, który obrazuje najczęstsze wybory konsumentów w zakresie smartfonów. Największą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się firma Samsung, a za jej plecami uplasowały się Nokia, HTC i Sony. Z kolei w kwestii rozmiarów ekranu cały czas decydujemy się na mniejsze przekątne. Jeżeli mowa o systemie, to tutaj zwycięzca mógł być tylko jeden – Google Android. Telefonów z tym systemem na pokładzie jest zdecydowanie najwięcej. Taki wybór jest zapewne uzależniony także od ceny, zarówno w przypadku przekątnej ekranu, jak i systemu. Interesujące jest także zestawienie najpopularniejszych wersji kolorystycznych. Mało który producent daje bowiem szeroki wybór barw. W tym temacie zdecydowanie prowadzi kolor czarny. Najpopularniejszym modelem smartfona jest niespodziewanie Kruger & Mats Life, który wyprzedził Samsunga Galaxy S4. A ty? Jaki smartfon nosisz w kieszeni? Napisz w komentarzu poniżej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Video News. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do oceniania i komentowania tego odcinka, wbijania do linku w opisie do rozwinięcia tego newsa i sprawdzenia zdjęć oraz szczegółów, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, obserwowania nas na Instagramie, no i sprawdzenia innych filmów. Na razie!